Dzień dobry! Cześć! Wyszłyśmy na wycieczkę i zaczęło padać. My to zawsze mamy szczęście, więc spoko, nie? Tak. Nie wiem, czy w ogóle będzie dobrze słychać. Mam nadzieję. Bo mikrofonu jakby takiego zewnętrznego nie mamy. Dobra, ale chodzi o to, że jedziemy do Jaty i zobaczymy, co będzie. W ogóle miałyśmy iść do sklepu, ale stwierdziłyśmy... czemu by nie Jata? Dobra, czekaj, bo nie wiem, czy ja dobrze nagrywam, bo po schodach schodzę. Już są zawsze takie że nagrywamy pociąg. A potem i tak to tego światła dziennego nie widzi. Tak, no zawsze tak jest. Dobra, bo tu już jacyś ludzie. I co? Jest świetna pogoda. Tak. No, zawsze mam szczęście takie, że jak było otwarcie w sumie Jaty, to też padało. No. I to tak równo. Raz chociaż chyba byłyśmy że w miarę było tak, miara ta pogoda, a teraz znowu pada. Może potem trochę mniej będzie padać. Przeklęte. Gołąb idzie. Dobra, to co? Nie wiem, czy będziemy chciały to nagrać w tym. Ja cię trochę przypał. Dobra, zobaczymy. No. Pa, pa. Dzień dobry. Witam. Chodź tu bliżej. No. Wyszłyśmy z Jaty już. I ogólnie pieniądze już zostawione. Tak. Więc idziemy teraz do Rossmana wydawać dalej. A potem na jakąś szamkę. I co do domu? Na jakąś, już mamy dawno zaplanowane, gdzie idziemy. A jak dobrze pójdzie, to i na koncert dzisiaj idziemy, więc... Jak się będzie padać. O Jezus. Właśnie, od pogody. Która was nas bardzo nie lubi. No, zobaczymy. Dobra, chodźmy tam. Do Rossmana. Do Rossmana. Dzień dobry. Tutaj są. I Inu. W sumie nie wiem, czy się witać, bo... Jestem zmęczona. Ale miałam mówić, że nie wiem, czy się witać, czy połączymy to z tamtym. Nie wiem, ale tak czy siak. Cześć. Cześć. Jesteśmy w domku. W końcu. Tak. Dzisiaj tak na spontanie stwierdziłyśmy, że w sumie... Wybierzmy się na centrum. Chciałam powiedzieć całą historię, ale skróciłaś to do minimum. Ale co chciałaś jeszcze powiedzieć? No bo to wyszło tak, że miałyśmy iść do sklepu, no żeby zrobić sobie jakiś obiad, bo zostałyśmy znowu na weekend same. No i stwierdziłyśmy, że nie chce nam się iść do sklepu, więc może coś zamówimy. Ale plan był taki, że stwierdziłyśmy, że nic nie ma ciekawego, żeby zamawiać do domu do jedzenia. Więc co? Wpadłyśmy na genialny plan. Genialny wręcz. Że przy okazji możemy wejść do Jaty i iść na jakieś szamu, tak. I rzeczywiście poszłyśmy do Jaty, do Empika, gdzie nas nie było. Trochę przedwlekłyśmy tych zakupów. Więc chcemy wam pokazać, co kupiłyśmy. Więc nie wiem, od czego zaczniemy, czy to co widzisz, zostawimy na koniec, bo to jest taka perełeczka moim zdaniem. No dobrze. Możemy pokazać zakupy z Rossmana. Tak, i w Rossmanie, bo czemu by nie. Podkład. L'Oréal Paris. True Match Super Blendable Foundation with Hydrating Acid. Dobra, już nie musisz tego przeczytać. Mam nadzieję, że w końcu trafiłam z odcieniem. Jakby ktoś chciał, to jest linen 1.5N. Bo ja to po prostu niedawno kupiłam wcześniej ten też podkład, tylko że poganianą przez mamę kupiłam sobie za ciemne. I stwierdziłam, że w sumie go zostawię, bo on będzie idealny dla mnie na wakacje. Ale teraz, jak już ta moja skóra robi się bledzioszek, stwierdziłam, że muszę mieć jaśniejszy. Bo mam wrażenie, że... O, Ilunia! A nie będzie go widać. Się przemknął pod spodem. Więc, no, kupiłam kolejne podkład. I karma jest wcale to nie dla nas. Tak. Dla mojej kamilki. Tutaj muszę coś zostawić, żeby pamiętać. Dobrze. To teraz... Zakupy z Tidiego. Podobno Teddy lepszy niż Akszyn, więc się posłuchałyśmy i poszłyśmy. I nawet nie przyszłyśmy go całego. Ja to czułam się nie wiem gdzie.
tu, to, tamto. Dobrze, że mnie stopowałaś. Nie ma za co. Gdybym wyniosła tamtą większość asortymentu. Mm. Bo na przykład podobały ci się takie zboża z kwiatkami, nie? No i do zdjęć były super. No dobra, do zdjęć, ale co z potem z tym zrobisz? Wywalisz? Nie, pewnie ty gdzieś leżały. No. Ale kupiłyśmy sobie sztalugę. To możemy oddać. Tak. Jeśli chyba, ktoś chce... kiedyś namaluje coś dla mnie. Tak. Narysuje ci fanarta. Tak. Ale chodziło nam głównie o sztalugę pod mangę. Płótno to damy. Nie mam problemu. Czy to będzie samo? Nie, jak to ma stać? Nie ma. To jak? Jak to bez płótki nie ma? O kurde. Jestem głupia. Się wysuwa. Ej, i postaw mangę jakąś tam. Ej, cudownie! Idealnie! Dobra, to potem pokażę, żeby nie spoilerować. Dobrze, to pokaż sobie, co tam kupiłaś. Dobra. Ja kupiłam, bo to za moje własne pieniądze, ciężko zarobione przez urodziny. Tak. To nie. I rumę nowego. I dostaliśmy magnesik. Mhm. Ale pusto było w fajacie. Mam wrażenie, no, że... same byłyśmy. No. Ale zawsze w fajacie nie ma zbyt dużo ludzi. Czy... Ale na Katowicach jest więcej. W Katowicach jest większa jazda. I też prawda. I Katowice w ogóle są większym... Chciałam powiedzieć krajem, no ale... Kaiju no 8. Za granicą, nie? Tak, tak. Kasane kupiłyśmy, bo w sumie chciałam spróbować. O, to by było. Przepraszam. To sobie okulary podciągnij. Chciałyśmy spróbować. Kreska jest nawet ładna. Nie, no ładna. No ładna, ładna. No. Nic nie chcę właśnie. Więc spróbujemy, zobaczymy o co chodzi. Bo i Mati, i uciekająca chyba mówili, że no, takie. Kocha, nie kocha, tom siódmy. Chyba go nie ma. Nie, mamy szóstkę. Okej, okay, to dobrze. Pożegnanie pierwszej miłości. To chcę bardzo przeczytać. No. To jest super. Moriarty z piękną zabójczą pani Howard, ona się nazywała. Ona ma naprawdę mord w oczach. I twój pierwszy jajo jest, który kupiłaś sama. Ta pani nawet nie pytała o dowód. No wiecie co? Ale to i tak nie wiem, czy przeczytam. Kanisa przeczytałaś. Kanisa przeczytałam, bo mnie Dango nie ostrzegło. Dobra, nie chcę mi się teraz tego otwierać, ale nie wiem, czy pokazałam radość zwykłych dni. Mhm. Bo napis mi się zlał z autorem. No. Tak nie wiedziałam, o co chodzi. I uloteczka z Hanako. Ja się zamówiłam. No, to z talią kart i z cookbookiem. No, tak. No, i teraz jeszcze Emping nam został. Tak. Pierwsze co? Trafiłem. Nick and Charlie! W ogóle. To chcę przeczytać. Też chcę. Ale to będzie tak szybko się czytało. Mhm. Bo ta czcionka. Po prostu. I te. Ruten. Jak to się nazywa? Akapity? No to nie to są akapity? No. No te przerwy przed zdaniem są akapity. Ale nie, chodzi mi jakby. To pomiędzy jedną linijką a drugą a nie, jest to. Tak olbrzymia. No, no. No i są rysunki. No. Są tak urocze. I to będzie z różnych perspektyw? Z Charlie'ego Nika? Może. No fajnie, miło. No, dobra. I miałam sobie jeszcze jedną książkę kupić, reportaż, ale znowu jej nie kupiłam. Bo kupiłam. Co? Ale jeszcze mam coś innego. Odjechane jednorożce. W końcu mam! Czekaj, czy otworzymy? Otworzymy. To masz. I nawet pani przy kasie tak, mówi... O! W ogóle pozdrawiamy panią przy kasie w Empiku Sosnowiec, bo bardzo miła pani była. No wybierała... Tak, pyta... Raz, że wybierała mi najlepszy tak.
rabat. Rabat, który byłby dla mnie najbardziej korzystny. Chyba 40 zł zaczęłaś. Tak. Dwa, że pytała się o pogodę, bo no, tak. Tak zagadała i w ogóle. Jak pogoda, bo nie chcę, żeby padało. I jeszcze się mówiła, o, jednorożce przyszły w ogóle. Tak. I mówiła, że w ogóle ich mało jest. Więc tak, tylko... że my też właśnie ten... No. O Jezus. O Boże, no instrukcja na pół godziny. Kocham to. Ale śmierdzi. Uwielbiam. No, i z tyłu wyglądają. Ała! Przepraszam. Wyglądają tak. Ale nie ukrywam, że bardzo mnie ciekawi ta wersja czarna. Niegrzeczna. Tak. Niegrzeczne jednorożce mnie ciekawią. Obczajmy to za chwilę, co? Mhm. Czekaj jeszcze. Więc jak dziewczynki do nas znowu przyjadą, nasze kochane z administracji, to będziemy ją w co grać. I kolejna planszówka, gejsze. Wzięłyśmy, bo ładne. Nie, wcześniej już widział. Tak naprawdę za gejsze zapłaciłam 4 zł. Bo no. 44. No. Opłacało się. Opłacało A się. Ja lubię planszówki, lubię karcianki, więc... Problem z planszówkami mam taki, że nie mam po prostu z kim grać. Tak, i właśnie kupiłyśmy te gejsze dlatego, że tam jest w sumie maks 2 graczy i minimum 2 graczy, że to jest tylko na 2 graczy, a my jesteśmy tylko we 2, nie mamy studio znajomych. Blisko. Ale to nic, mamy Ale to siebie. Nic, mamy siebie. Więc zobaczmy, co jest. Zawsze możemy wymyślić jakiś przyjaciół. Tak. Ja na przykład widzisz, z tyłu za nami jest i moja żona, i mój mąż. Tak. Co to? Co to? Panie. Do końca gry gracze zwracają się do ciebie per pan pani. To w ogóle stąd jest? Nie wiem. Właściciel gry. To jest naklejka. No, to naklejka. Taka. Elementy gry. Chcę zobaczyć karty. To jest jakieś coś. Coś wypychanka. Tu są karty. Śliczne będą. Kolejna jakaś wypychanka. O mój Boże. Ej, to jest mało kart. No, ale one są takie grube. Pokaż mi Śliczne jedno. Są. Pokaż mi panią. No, mega ładne. Bo chcesz to pokazać? Nie wiem, czy będzie widać sobie. No ale co tu się dzieje? Będziemy czytać. Tu są jeszcze jakieś karty. A tam karty są. Takie mniejsze. Aha, bo to są różne te dodatki do tego. I woreczki dostałyśmy, ale super! Przydadzą się bardzo. No, no bo to pewnie, żeby trzymać te rzeczy w tych woreczkach. A co to w ogóle? Proszę się nie A, kartę możesz wykorzystać i grając dowolną grę. Od wydawnictwa. To jest karta od wydawnictwa, która dodaje do swoich planszówek, która jest właśnie taką uniwersalna po prostu do osób, nie? Na przykład to się dostaje losowo. I my dostałyśmy, wykorzystaj kartę w dowolnym momencie, do końca gry gracze zwracają się do ciebie per pan pani. Kartę przekazujesz najbardziej elegancko ubranemu graczowi. No my trochę tak nie mamy wyboru. Ja to mam mój babcinny sweterek. Śliczny jest, o co ci chodzi? No ja uwielbiam go, już byłam u was 2 razy w nim w pracy. I tak, to są te karty dodatkowe, które się daje się gejszom. Mniej więcej tutaj ten. To może jak jest jak w tym, w wirusach, że wiesz, musisz uzbierać ileś tych dodatkowych, żeby... Różne rzeczy, to są fajne, parasolka, flet, spinka do włosów. Flet tylko z wejwórsiana mi się tam skojarzy. Wachlarz, to jest banjo? Nie, jakaś nie. Jakoś banjo, inaczej inaczej. Banjo jest okrągłe. Jakaś gitarka i zwój. I czajniczek. Dobra, jedźmy na razie z tym dalej. No. Jak skończymy nagrywać, to sobie zagramy. Zobaczymy co i jak i gdzie. I dlaczego. Tak jest. Czekaj, tu posłuchamy. I potem jeszcze zagramy w odwieszonej dorożce. Ale tutaj już zdrać przyjaciół. O mój Boże, ten nie wrażę w kucykach.
ktoś będzie jakiś o mnie wyrożyć? Nie wiem, ale pocałunek życia jest. Nie. Nie chcę. Dobra, i co tam mamy jeszcze? Jojec. Melodia naszego życia. I w końcu nie wzięłam tego drugiego ojca. No nie, bo mówiłaś, że nie chcesz. Na razie może i nie. Coś się podziało. Dobrze, jeszcze w tym folii jak nie tak. I mamy coś szczególnego. Ale to nie kupiłyśmy nigdzie na ten punkt, bo... Ciekawe no, gdzie. Nie ten. Tylko przez... Mamy artbooka. Dziękuję. Powiem, że ja to... I zanim pokażemy artbook, pokażemy dodatki, bo tak, jest bo ich masa. Jest taka jakaś karteczka. Tak jest. W ogóle tu się coś zaginę? Nie wiem, może, bo to tak wygląda. Potem mamy tutaj... czekaj. Mamy karty. Te karty są otworzyć. Tak śliczne, ja już je przeglądałam, ale niestety w przewozie jedna ucierpiała i to tak poważnie. Śliczne są takie chore. I akurat jeszcze karta, gdzie jest GG z chłodzeniem, no. Ojej, już czuję się, tak się pogięła troszkę. Nie wiem, czy to będzie widać. W ogóle z tyłu też są śliczne. W ogóle fajnie się mienią. No, mówię holo. Chciałam w ogóle każdą pokazać. Znaczy, no, pokażemy tak. Później też sobie je przejrzę. Potem mamy coś, motylka. Właśnie nie wiadomo co to jest, bo to ani bransoletka, ani naszyjnik. Mi się wydaje, że to może być jako zakładka, albo jako coś takiego. W ogóle ja na początku jak to zobaczyłam, to miałam takie... Okej... Okay. Czy ładne to jest? Ładne, ale... Czekaj, nie chcę go połamać, bo to jest takie trochę dość... Liche. Daj. Tu sobie odetnę. No właśnie. Znaczy nie chciałam tego odcinać, no ale dobra, no... Znaczy, wygląda, dla mnie to wygląda jakby było urwane, bo to nie ma żadnego jakby... Żadnej końcówki. Tak. To jest po prostu... Takie coś. Z takim... ja i dlatego myślałam, że to jest urwane, bo łańcuszek jest taki po prostu zostawiony sam w sobie. Mhm. Bo jakby to była na przykład zakładka nawet, bo są te zakładki takie, wiesz... No to jakby to miało działać. Tak. Czy to nie wypadnie? No właśnie. Właśnie. Więc w sumie nie wiem po co, na co, bo tyle komu. Nawet ani zawiesić tego nigdzie nie można. Nie wiem, ale jest. Ale ładny. No bo to jeszcze patrzą, czy gdzieś rzeczywiście coś nie... Nie odpadło? Tak, to, czy no wiadomo, że motyl to jest tego, chłaczęga, no tak, nie? No jako motyl ale... to spoko, ale po co to jest i tak. Czym to jest? To są jakieś kolejne karty. W ogóle jest dużo takich motyli... Ten... Okej, co? Nie, bo to jest tylko ten. Nie wiem, w sumie... Czekaj, trzy... Nie, 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 to jest coś po chińsku napisane, ale... Takie coś, ale plakat? Tak, to są właśnie te plakaty, które się dostawało. I miałam tak, w sumie na początku miałam pomysł, żeby dać to w ramkę. Ale nawet nie wiem, czy będzie taka ramka. No właśnie, tylko... Ja bym to wyprostowała i po prostu przewiesiła. Nie, bo się nie chcę, żeby było bez... nie chciałabym... Nie, tak dziwne. A to ma być tak? Tak. Ale nie chciałabym, żeby to tak wisiało po prostu. Wolałabym rameczkę. Dobrze. I są trzy takie. Mhm. Nie wiem, jaką to jest. Cudownie. I tutaj jest jeszcze jedna. To są po prostu miejsca chyba.
więc mogłoby sobie wisieć. To jest przepiękne, ja chcę to zobaczyć. To nie wsadzimy tego jak tego motylka. A przydałoby się wiedzieć, co to jest. To jest takie do postawienia. To jest tylko jedno? Tak. No. Nie miałam inaczej jak tego otworzyć. Śliczne to jest. To mi się bardzo podoba. No i to trzeba sobie gdzieś postawić. Dobra, jeszcze tu masz. To jest jakiś. A nie, bo to jest od tego. Tu jest jeszcze jedno ten do rozwinięcia. To w sumie cztery są. I jeszcze jedna taka karteczka. To można w ramkę oprawić, tylko zdjęcie. I tu mamy kiedy? I tu mamy... Możesz pokazać jak pod obwodu. Tak. I pod obwodu to jest mega ładnie. Bo... Jaki, jakaś manga ma takie właśnie ten... Nie pamiętam jak to. I nie wiem czy pokażemy parę tylko, no. Bo to jakby ktoś chciał sobie kupić, to szkoda, żeby mu pokazywać wszystko. Mhm. Więc mamy tak. Pierwsze lepsze. Drugie. Potem mamy połaczenia. Potem są miejsca i inni bohaterowie. Mhm. I są też wspólne arty. Gdzie one, o, na przykład takie jakieś duże, żeby... O, na przykład. I na końcu są takie chibi rzeczy. I może to. I tak wygląda środeczek. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że to mam. To się cieszę. I tak się zastanawiam, czy... Bo jest jeszcze czarny, z chłaczeńkiem jakby, wiesz. Ale nie wiem, czy to też jest artbook, czy co to jest. Mhm. I też na Ali. Więc mam takie, że trochę się czaję. Na Ali też znalazłam... Serafa. Serafa. To już w ogóle bym chciała mieć. To będzie takie piękne. Więc... Mam takie, że nie wiem co robić. Poza tym szukałam też ampuły. Dobrze mówię? No. Ale znalazłam tylko o knisku, więc chyba sobie daruję. Ej, ale na przykład manga po japońsku bardzo bym chciała czegoś. No. No w sumie tak, bo fajnie by było tak, mieć jeden tak, chociaż. Tak, to właśnie, no to nie mówię więcej, ale po prostu jakiś jeden tom japoński taki mieć oryginalnie. Na przykład Rysia, nie? No, ale Rysia to już będzie mniej dostępny, nie? Albo tylko już na nas to Fairy Tail. Już będzie bardziej dostępny. Zawsze można by coś tam znaleźć. No. Więc tak wyglądają nasze zakupy. I padam na twarz. No. Jeszcze jakieś pożarły. Jeszcze tak się zastanawiam, czy nie jechać na koncert, ale w tym stanie, jakim jestem, to mam takie, że chyba nie. To góralską. No, odkryłyśmy przepis na... Super przepis na herbatę góralską z Thermomixu. Ale bez wiśniówki. I bez anyżu. No, nie kupiłyśmy. A byłyśmy w tym. A właśnie, wiem co jeszcze miałam pokazać, jak to ładnie wygląda. Mhm. Daj mi coś. Nie wiem, czy to będzie. No, będzie. Czekaj. Co postawię? O! Nie, bo dziura. Dobrze. Jest, no. Ale tak już na styk. Nie, większy format nie wejdzie. No. O. O. Tak. No, zazdrościłyśmy w ogóle stojaczka w ogóle, właśnie, WoW ma super rzeczy, bo jeszcze jak byliśmy u niej, super rzeczy. To ona ma taki kabel przedłużany, miał taki, wow, ale bajer! I był, ale ile? 25 zł? Tak. Stwierdziłam, nie będę tyle. Więc uważaj, WoW, bo susie ten, na kabel twój czaj. Nie no, nie przyjdę do niej. Tak, jasne. Przyjdziesz w nocy. Dobrze. Ona by tak chciała być tu ze mną. Dobrze. Więc my mówimy bye.
zapraszamy Was na kolejne. Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję. Komentarz, dzwoneczek. I do następnego. Bajo! Jajo.